come and get it. Cześć, ogólnie odcinkiem pro mój kanał i tym razem zgłosi do nas gościu Fortnite. Jak widzicie, on głównie nagrywa Fortnite'a, a więc mega fajnie. Okej, tutaj jakieś 6 godzin temu jakiś tu perfect sezon 7, wow, to sezon 7 już był bardzo dawno. Zostawiam tego lajka, żeby naprawdę chłopak się naprawdę starał. Okej, tam komentarze, nie czytam twoich komentarzy, bo ja nie jestem od tego, jestem od proma. Mordo, ogólnie fajnie tutaj promowanie kanału, super. Aha, nawet promujesz też, okej. Lajka mu tutaj zostawimy. Mordo, żeby było ci tu milej, naprawdę bardzo fajny kanał. Stawcie mu sobie, bo pewnie chcę bardzo bić już 50 subów, albo nie, nawet 100 subów. Więc naprawdę zostawcie, dajcie mu sobie, żeby udało mi się bić, bo jak na razie ma 8. A ile ma filmów? Aha, on dopiero... A, to jest jego pierwszy odcinek. Czyli co? Czyli on ogólnie zaczął już niedawno nagrywać. Aha, to nawet promo robię dla Fisher CX. Okej, spoko. Aha, nawet promo to robi. Naprawdę mi się bardzo kanał podoba. Tutaj fajne właśnie odcinki, więc wbijajcie, zostawcie mu tego lajka. A my teraz cię bez ocenką, wiesz, jak normalnie na początkowy kanał 8 subów, to nawet... Nawet dużo. Jeszcze mi ogólnie nie ma jeszcze tego, więc sobie szkoda, że tu jeszcze nie zrobi tego właśnie tego trójkanału, czy tego właśnie baneru kanału. Gdyby to zrobił, byłoby fajnie. I też ja bym ci polecił, mordo, ustawić już profilowe, żeby nie mieć po prostu tego G, tylko bo to nie zawsze tak jest na początku, więc ja bym ci na twoim miejscu zmienił jakiś baner albo z Fortnite jakiś wziął. Przed różne są takie banery, więc ja bym ci polecił to wziąć właśnie. No i mi się bardzo podoba. Ocenka leci po prostu 6 na 10, to naprawdę duża ocena jak na tyle odcinków, a masz jeszcze nie aż tak dużo subów, 6 na 10, taka jest moja, a czy nie, a może nie tak, nie, 6,5, tak, 6,5 to jest taka moja ocenka na ten kanał, a jeżeli ty byś chciał być przed odcinkiem, wystarczy zostawić łapkę w górę, zasubskrybujesz mój kanał, no i napiszesz komentarz, że chcesz być promowany, przypnę serduszko, a my lecimy do filmu. Siemano, z tej strony Frankie, w dzisiejszym odcinku zapisałem kolejny odcinek z gry Minecraft i tak, będzie to właśnie nowa seria na moim kanale. Ogólnie postanowiłem nagrać nową serię, bo jak wiecie, w kółko nagrywałem albo te Hypixely, albo te serwery jeszcze Minecrafta. I głównie właśnie to było na moim kanale i tak samo Brawl Stars. Więc postanowiłem nagrać mega fajną serię na moim kanale. Ogólnie to będzie powrót tej serii, bo kiedyś, dawno temu, nagrywałem serię Hardcore Minecraft. Nagrywałem tą serię, ale po prostu... Niestety ktoś mi zrobił takiego pranka, nawet mój kolega wszedł i mi usunął ten świat, więc postanowiliśmy powrócić do tej serii i będzie to seria, która polega na tym, że po prostu będzie, nie możemy w ogóle zginąć. To jest taki challenge w Minecrafcie. Jak zginiemy po raz pierwszy, będzie koniec serii. Ona naprawdę jest bardzo trudna, nie możemy dać się w ogóle zginąć w tym Minecrafcie. To będzie naprawdę bardzo ciężkie wyzwanie przeżyć taką grę i to bez żadnej śmierci. Więc dlatego ta seria nie wiadomo ile będzie trwała naprawdę, bo jak zginiemy to już będzie koniec. Więc mam nadzieję, że po prostu to, że możecie na pewno stawić łapeczki w górę, tak miję 10 łapek w górę i bym naprawdę był bardzo wdzięczny i naprawdę ogólnie, jeżeli jeszcze nie subujesz mojego kanału, to tutaj jest jeszcze taki przycisk subskrybuj, który chciałbym, żebyście go kliknęli, ten czerwony przycisk i zamieni go na szary, żeby zawsze ten przycisk był szary, przy okazji jeszcze dzwoneczkiem, a my lecimy do odcinka. Dobra widzowie, a my już lecimy oto z naszym odcinkiem i jak widzicie w tym właśnie filmie zrobimy nową serię, jest nowa seria właśnie z hardcore'u, więc naprawdę trzymajcie za nim mocno kciuki, abym nie zginął naprawdę, bo chciałbym, żeby po prostu w tym, żebyśmy nie zginęli w pierwszym filmie, bo to byłoby po prostu jaja naprawdę, że jesteśmy takimi nubami, ale dobra, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym to przetrwał. Okej, ja proszę nazwać ten świat przy okazji świat hardcore. Coś takiego i stworzymy nasz świat. No i zaczynamy naszą nową przygodę w naszej gierce Minecraft. Nagrywa to się tak, to się wszystko nagrywa, więc spoko, dobra. Lecimy. To będzie taki jakiś długi odcinek, po prostu taki wstęp właśnie. Okej, dobra, zrespiliśmy się już na tym nowym świecie, właśnie single player. Właśnie chciałam powiedzieć serwer, żeby mi się mylił to, ale dobra. Po pierwsze co, no i zaczynamy od zetknięcia jakiegoś drewna. Żebyśmy mogli już to ścinać, jakieś mieć przy okazji drewno, bo tak właśnie zaczyna zawsze na początku. Ścina się drewno. Okej, zdejmiemy tak parę drewna, żebyśmy mieli najpierw jakieś startowe itemy. Takie typowe drewniane. Udało się na te klify, bo jestem ciekawy, co tam może być. Nie wiem, może jakieś nowe fajne jaskinie, jakieś żelazo, bo naprawdę mega fajnym pomysłem właśnie w tym naszym odcinku.
Pierwszy co robimy, crafting, będzie pewnie nowe osiągnięcie, tak, mamy nowe osiągnięcie craftingu. Dobra, jakieś sticky by te się tu przydały. Naprawdę, ogólnie, my, naprawdę, to będzie naprawdę trudna seria, bo to będzie naprawdę ciężkie. Więc będziemy musieli naprawdę się postarać. Dobra, lecimy, okej, lecimy, powiedzcie co robimy, mieczyk. Tak, no na starcie jakiś drewien mieczyk, też się przyda, kilof, jakbyśmy musieli, czy kilof to najbardziej ważne w sumie. Tak samo jakaś, nie wiem, ciekawa jakaś kierka, też się może przydać. O, no i mamy to, ogarnęliśmy to. Teraz to zapniemy, ten nasz cały blok craftingu, no i lecimy naszą nową przygodą. Dobra, udało mi się te klify, bo naprawdę jestem mega ciekawy, co tam może być, nie wiem, jakieś żelazo. O, maki, bo przydałoby się w sumie, żebyśmy mogli mieć o to właśnie te nowe, mieć po prostu lepsze łóżko, więc i jakieś właśnie owce i je po prostu zabarwić, żebyśmy mieli czerwone łóżko, więc spoko, mam pierwszy co nasz barwnik. Ogólnie po prostu postanowiłem nagrać przy okazji taką serię, bo po prostu wolałem, żebyśmy nie tylko nagrywali tej serii, tylko żeby była jakaś nowa taka seria i właśnie padłem na hardcore ogólnie, więc dlatego po prostu postanowiłem nagrać tą o tę nową serię na moim kanale. O nie, PHP, ale tak się wzmocniłem tutaj. Dobra, te jakieś bambusy też się mogą przydać jak w razie czego, na przykład do robienia jakiegoś papieru, cukru, takich rzeczy właśnie, więc z tego tylko wziąłem. Tutaj naprawdę nie możemy zginąć, to jest naprawdę trudne wyzwanie. I u mnie będziemy próbowali nawet zabić smoka Endu. Wszystko, ale będzie na śmieci. Jak nam to się uda, to bylibyśmy jakimiś hardkorami w tej grze, naprawdę. Gdyby nam się udało wygrać, więc naprawdę nie możemy zginąć w pierwszym odcinku, bo i po prostu nie ryzykować śmierci, bo tu naprawdę zginiemy łatwo, więc naprawdę trzeba uważać. Okej, tam jest węgiel póki co i tam jest troszeczkę kamienia, więc wykopiemy to wszystko sobie tutaj. Poproszę, co zrobimy sobie tu lepsze jakieś itemy. Nowe osiągnięcia już mamy. Oto z tego właśnie cobblestone'a. Dobra, jesteśmy tutaj. Spokojnie. Okej, dobra. Ile mam? Już mamy 11 kamienia, dobra. Jakiś zrobimy piecek przy okazji tutaj. Z tych 9. Gdzieś mogli coś przepalić. Tak, mamy. Mamy nasz piecek. Zrobimy sobie nowy kilo. Nowe itemy sobie zrobimy. Jakieś tu jeszcze drzewko, musimy tu dużo patyków i trochę tego kamienia tam jeszcze wykopać, no i spoko. Nowe osiągnięcia, ogólnie to pochodnie mamy już jakiś węgiel też się przyda tu wykopać. A tym właśnie to nowym świecie. Dobra, kopiemy to drewno, a zapomniałam, mam przecież siekierę XD drewnianą, ale to jeszcze, ale szybciej to przy okazji wykopiemy. Może coś przedkowo użyłem, ale dobra. Mniejsza z tym, mamy tu już trochę tego drewna, hop, 2, 3, 4, 7 może być i 8, tak, po 8 weźmiemy, dobra, mamy bardzo dużo tych sticków, teraz tylko wystarczy wykopać trochę tego wungla, ja zawsze się węgiel wungiel, nie wiem po co, ale ja po prostu lubię tak mówić, no i po prostu wykopiemy sobie ten cobblestone, no, nowa receptura, skrzynka już możemy, węgiel też się nam przyda. On też mam te nowe. Węgiel też jest bardzo ważny, więc najlepiej po prostu go wziąć. Dobrze to wykopiemy. To woda jakby co? Nic nie ma. Ja też mam jakieś dźwięki zombiaków. To nie w tej jaskini są, ale to nie będziemy tutaj się wchodzić. Nie, mam dużo kamienia. Mamy naprawdę dobre itemy, więc możemy, znaczy nie dobre, bo startowe, już nie są takie złe. Te drewniane możemy bez sensu już wyrzucić, nam do niczego nie będą potrzebne. Robimy sobie teraz kamienne, bo to tylko nam zaśmieca ekwipunek. O Boże, nie mogę tego przejść, dobra. Jest już taki hit. Robimy ten, o ja ten crafting, aha, tutaj postawię crafting, dobra. Robimy po pierwsze co, mieczyk jakiś nowy, jakąś łopatę też się może przydać. W razie co, mieczyk też się przyda, jakbyśmy musieli walczyć z potworami. Jakiś dobry właśnie do ochrony. Sikiera oczywiście też się przyda. No i mamy już nawet spoko itemy. Tak by co, więc nie jest aż tak źle, widzowie. A więc dobra. Przy okazji wykopmy teraz jakiś żelaz, żeby jeszcze mieć lepsze itemy. I będziemy naprawdę ogólnie w nowych kolejnych jakichś odcinkach, na przykład sobie zrobimy jakiś domek naprawdę. Będziemy tu rozstrzelać też po prostu tą grę, no tylko że nie możemy zginąć. Bo naprawdę to będzie smutne, jak zginiemy. A tak bym nie chciał ginąć, bo na pewno świat jest fajny. Dobra, nieważne. Czy to jakby trochę to wygląda jak ogólnie prawdziwe życie, bo w prawdziwym życiu mamy jedną śmierć, a tutaj mamy też jedną śmierć. Już nic nie możemy ogólnie zrobić w tym świecie. Jak już
jak już z dnia na dzień nie będziemy nawet na nim grać, więc będzie trudne. Wow, ale tutaj jest dużo właśnie są tutaj tych właśnie skał. O, tutaj nawet kwiaty są, nowe jakieś barwy, tylko odblokowałem przypadkowo, XD. A więc spoko, dobra. Dałem się gdzieś tutaj. Zobaczymy, przepraszam was ogólnie za moje psy, bo tam szaleją, wiecie jak to jest, z psami już czekają, dobra. Wykopmy ten build, wykopiemy to na spokojnie, dobra, jesteśmy, okej. Wow, jakieś tutaj fajne owce, że chciałbym po prostu znaleźć. Naprawdę byłoby bardzo fajnie. Owieczki, chodźcie tutaj. Dobra, tutaj nie ma żadnych owiec, a więc lipa, bo naprawdę nie będziemy mogli przespać się po prostu ogólnie tutaj. Naprawdę to będzie trudne, a po prostu nie mamy żadnego łóżka. Dobra. O nie, no nie ma żadnych tu, więc lipa. Dobra, będziemy się zejść z tych klifów, bo tu już nic ciekawego nie ma. A przy okazji pójdziemy tym lasem i spatrujemy. To jakaś kopalnia. O! O! Dobra, co coś mamy? Nie, no tylko jakieś małe skinie. Już myślałam, że tam jakieś irony by były. Byłby to naprawdę spoko, jest jakby jesteśmy na jakiej wysokości. Krowy są! Niszczymy je. Musimy mieć coś do jedzenia. Przepraszam was, krowy, ale no muszę, o Jezus. Owce są! Dobra! Już wiem, że to są jakieś lamy, ale spoko, mamy owce. To teraz i też się zbarwnikujemy i będziemy mieli już dwie wełny. Tak, teraz były dwie owce, tak, to były dwie owce. Dobra, jesteśmy na pewno na wysokich już. Jest te owce wyglądają jakby one były z tym śniegiem powiązane. Leżysz! Jezu, ile mam tego mięsa, dobra. Zrobimy potem to sobie wszystko, upieczemy i będzie mega fajnie. A my te owieczki, a nie, zapomniałem, będziemy musieli dodać barwniki, żeby po prostu tutaj zrobić, żeby były czerwone. Czerwone, o, jest czerwone owieczko, a teraz cię muszę zabić. Potrzebuję wełny. Czerwone, o, no, ej, tam jest coś ciekawego, tam dalej, zobaczyć, tam można. Gdzie ta druga owca? A tutaj jesteś ty, owieczko, ty i mała spana. O jest, zapomniałem, a zapomniałem w sumie i tak też to mogę zrobić w taki sposób, barwnikiem i już mam. Więc nie ma żadnego takiego problemu. Znajdziemy jeszcze. O, tu jakaś jaskinia jest przy okazji. Nie, nie, to tylko dziura. Nie, tam już myślałam, że jakaś fajna jaskinia będzie, jakieś, nie wiem, z jakimś żelazem. Na tym pierwszym naszym, na tym naszym świecie. Dobra, gdzie tu jakaś owca? Dobra, nie ma tu żadnych owiec jeszcze, więc smutne to. Więc możemy zejść tu bez problemu. Ała! Bez sensu straciłem obrażenia, teraz. Tam jest jakiś kanion! Ohoho! Tam jest dobra miejscówka na jakieś żelazo. Ała! Wiecie co? Skoczymy do tej wody. Teraz musimy naprawdę zobaczyć te szkielety głupie. Spadę. Tu nam jest dokładnie chcę się przyjrzeć. Co? To tylko ta lawa jest XD, no. A myślałem, że to jakaś jaskinia, jakaś ciekawa. Nie wiem, jakaś grota, nie wiem. Cokolwiek, ale nic nie ma ciekawego. Dobra, idziemy gdzieś tutaj dalej się rozejrzeć po jakąś owieczkę, wystarczy tylko tu znaleźć i ją ukatrupić. Żeby mieć już łóżko i moglibyśmy spać noc. O Boże, to jest woda. Znaczy ogólnie wiecie, kiedy też będziemy czasami wychodzić i będziemy tylko spać, bo to tak właśnie zachowują się osoby, które się bardzo boją walczyć, właśnie potworów, więc robimy coś takiego, postanowiłem, że będziemy i spać trochę i trochę walczyć, że będzie tak, że nie będę mógł tylko cały czas spać, tak będziemy to zmieniać również, że raz tam mogę spać, a raz nie. O tak, taki będzie dobry pomysł, więc spoko. Jakaś, o, są owce! Dobra, są owce, dobra, mam nawet owieczka i będę musiał niestety tatusia zabrać, no przepraszam, no. To muszę tak zrobić, no. Bo to jest jakaś czarna owca. Leżysz, owieczko. Leżysz. Dobra, mamy póki co. Póki co przyda się jeszcze jakieś tam drewienko. No i mamy już łóżko ogarnięte na tym serwie. I to jest w świecie, Boże. Bo ja coś gram na tych serwerach i to mi się tak myli po prostu. Serwer z światem, że jest masakra. Ale dobra, crafting tu mamy. Wstawimy go gdzieś tutaj. No dobrze. Łóżko robimy tutaj, takie czerwone, ono jest lepsze, zdaniem. O, jest łóżko, dobra. O nie, ja muszę, wiecie co widzę, wiem? Ja mam tu w sumie piecek, to sobie upiecę mięso, właśnie to od krów i zjem, żebyśmy mogli się czymś najeść, bo naprawdę nie przeżyjemy tutaj. Albo po prostu nie wiem jak to, nie bo wolno już chodzę, a jeszcze chcę penetrować jakieś jaskini, nie wiem, jakieś żelazo znaleźć, bo będę wtedy spoko, ale póki co jeszcze nie mamy żelaza. Okej, dobra, mamy już póki co pierwsze mięso. Jej, fajnie. Okej, jeszcze jedno się przyda. Jakby co? O, teraz to my już mamy fulla. Full HP mamy. Teraz full HP. Nie będzie tu żadnego problemu. Ja to zniszczę, że to jest bez sensu moim zdaniem. I teraz póki co możemy szybko biegać. Mhm, dobrze. Przepraszam was tutaj.
rozglądamy się po tym świecie. Dobra, my teraz się prześpimy, tylko jedną noc obiecuję, a drugą będziemy musieli zrobić wyzwanie. Choć nie wiem, czy odcinek w ogóle nie będzie trwał już tak długo. Chyba za długo będziemy kończyć film. Nie wiem w ogóle, ile ta seria będzie trwała, bo ogólnie też seria będzie zakończona wtedy, jak pokonamy Smoka Kresu, po prostu wtedy będzie koniec naszej oto serii. Coś takiego. Będzie właśnie koniec. Ale to dopiero jak zabijemy Smoka, albo jak zginiemy, więc naprawdę, tak właśnie to będzie wyglądało. To jakaś nowa jaskinia. O! Coś znalazłem. Tam szkiet. Będę musiał go tu jakoś zabić. Jak to przyjdzie. Leży. Łowca potworów. O! Już mam. Przynajmniej tego szkieta wyjaśniłem. Póki co. Nie ma tu nic ciekawego. Trochę sobie tych różnych porozumiemy. Oho, nowy barwnik odblokowany jakiś. A czy już go miałem w sumie? To dziwne. To nic nie ma. Naprawdę, musimy jakieś żelazo mieć już w tym odcinku i wtedy chyba będziemy już kończyć film. Po prostu coś ciekawego tutaj znajdziemy. Tam już była... Tam jest w ogóle jakaś tajga! Tam też się możemy udać, jakieś bagna. Wszystko naprawdę zwiedzimy na tym serwie. Ale tu póki co się porozglądamy. Jakieś żelazo, błagam, jedno takie małe żelazo, jakaś uda żelaza. Chcę, tu jeszcze na razie nie ma żadnego ironu, więc to jest smutne. O, tam jakaś jaskinia. Jakieś naprawdę dużo tych jam, po prostu tych jaskiń, naprawdę to jest po prostu szok. Ale nic nie ma, nic ciekawego. O, dobra, w końcu się zaczęło dziać, naprawdę. Badam, żeby to nie był ślepy zaułek. Ślepy zaułek, nie wierzę, no. Nie mogą mi dać żadnych jakiegoś ironu, więc tylko jedna ruda i będę już kończył. Taki tylko odcinek trochę informacyjny, że nagrywamy nową serię, jakby co? Nie ma tu nic ciekawego, serio? No nie ma. Dobra, porozglądamy się trochę i będziemy chyba teraz skończyć. Idziemy tutaj, gdzie jeszcze tutaj coś znaleźć. Tam jeszcze możemy coś spenetrować w tej jamie. Okej. Okay. Idziemy gdzieś tutaj. No nie, to tylko taka jaskinia jakaś chwilowa. Nie mogę naprawdę serio jakichś dobrych tych. Dobra. Może to jakaś będzie wioska? Byłoby naprawdę mega fajnie, gdybyśmy tu jakąś wiochę znaleźli. Ale dobra. Na razie póki co nie ma żadnej wioski. O nie, dobra, do wody nie będę ryzykował tam nawet wskoczeniem, bo naprawdę to jest hardcore. Tutaj nie ma takiej już zabawy w Minecraft, że możemy sobie ginąć i się tepać. To tak nie ma. To już jest trudne. O, dynie są! Pierwsze dynie na tym serwie. One są bardzo rzadkie. Ogólnie tak mówią to, że dynie są troszkę bardziej rzadsze od diamentów. Tak podobno czytałem taki artykuł. Więc dobra, możemy po nie pójść. Co nam szkodzi. A tutaj możemy jeszcze zajrzeć, może coś ciekawego będzie, ale jak zwykle nie ma. Pójdziemy gdzieś tutaj. Ogarniemy to do wody. A, nie wpadli. Dobra, dobra, udało się. Już się bałem, że możemy troszeczkę zostać omijani, ale nie przejmujmy się. Przeżyliśmy. Tu jest to, co teraz są te dynie. Ogólnie tu jakaś jaskinia, błagam, coś tutaj niech będzie. O! To już jest jama, naprawdę, to już jest jama, a tam jest creeper i żelazo, tylko gdzieś tutaj powinno jakieś być. Ten creeper po prostu nas nie widzi, a nie, może nas nawet zauważył. On jest tam, dobra, nie będziemy go atakować. Bierzemy sobie te dynie, pochodnie jakieś i po prostu będziemy mogli wyruszyć na chwilę do tej kopalni, jakieś żelazo zdobyć. I będziemy kończyć. Dobra, zabieramy to wszystko, to całą dynię. Nowe osiągnięcie z dynią. Crafting, stawiamy jakieś tutaj zrobimy takie chwilowe pochodnie. Okej. Okay. Mamy to. 36 pochodni, więc naprawdę dużo, więc możemy tutaj się porozwijać po tej ciekawej kopalni, bo już naprawdę jest, się zapowiada ciekawie. Zjem trochę tych barań tutaj, jakby co. Tylko tak chwilę tutaj tak wejdę. Nie będziemy też tak długo, bo to jest moim zdaniem bez sensu. Bo jeszcze odcinek będzie trwał 20 godzin. Nie, dobra, nie no. To taka ironia, ale dobra. Gdzie jest skin? Aha, tutaj ona była. Tak, tutaj jest ona, jakby widziałem właśnie. Czułem. Pochodnia. Coś mi bije. Czymś oby zostałem oberwany. Szkiet. XD. Zombie idą. Ale nic nie... Nie wiem, coś tu się mega zbudowało. Ale dobra. Patrzymy tutaj. Coś ciekawego może znajdziemy. Jakieś żelazo. Błagam.
Zazo, tu ślepy zaułek. Co ciekawego nie ma. Wykopmy tutaj trochę tego stona. Okej. Wiecie co, nie wiem, to już chyba będziemy chyba kończyć zdecydowanie, bo po pierwsze już możemy ogólnie później, nie wiem, w kolejnym odcinku zjedziemy tą kopalnię, coś ciekawego się dowiemy. Ogólnie chyba w tym miejscu właśnie to skończym, więc mam nadzieję, że jeżeli wam film się spodobał, możecie dać łapeczkę w górę, zasubskrybować mój kanał, bo lecimy po 600 subów, jeśli nie mogę się czekać, jak aż to wbijemy, więc ja się już z wami będę żegnał, a więc cześć!